Są, piechota! Cała kompania! Idą zwartą kolumną od Wręczycy Wielkiej. Chyba kierują się prosto na nas. Łącz z dowództwem 7 Dywizjonu. Rozkaz. Punkt obserwacyjny Lisiniec. Z kapitanem Kamińskim. Panie kapralu? Panie kapitanie, kapral Śmigielski melduje posłusznie o wykryciu niemieckiej kompanii piechoty. Poruszającej się po drodze Wręczyca Wielka, przysieka Częstochowa. Idą w zwartym szyku. Czoło kolumny na wysokości skrzyżowania z drogą Kalej-Wydra. Koniec na wysokości kapliczki, 300 metrów przed skrzyżowaniem. W przysiece nasza zamaskowana placówka. Na razie nie otwierają ognia. Świetnie. Obserwować i korygować ogień dywizjonu. Rozkaz, panie kapitanie. Panie kapralu, bardzo mi łupnia. Cały dywizjon ciężkiej. Cel, niemiecka kompania piechoty. Szosa między skrzyżowaniem Kalej-Wydra, kapliczką 300 metrów przed skrzyżowaniem. Dalej w przysiece nasza placówka. Cały dywizjon, przygotuj się do strzeliwania. Wstrzeliwanie środek kolumny. Rozkaz. Wystrzał. Obserwować czy w celu. Rozkaz. Ogień w celu, przed szosą. Przenieście na drogę. Szerokość ognia dywizjonu 200 metrów. W celu. Ogień ciągły. Piechota luźnymi grupkami ucieka w kierunku skraju lasu, między gajówką Wilczy Dół a potokiem. Ogień zaporowy na skraj lasu. Pierwsza bateria. Ogień zaporowy na skraj lasu między gajówką Wilczy Dół a potokiem. W celu! Przerwać ogień! Resztki niemieckich kompanii wycofały się do lasu. Dywizjon, przerwać ogień. Zadanie wykonane. Panie kapitanie, melduję, że w rejonie szosy widzę około 100 ciał. Doskonale. To jego studzi na jakiś czas. Dziękuję, kapralu. Meldujcie wszystkich zauważonych ruchach nieprzyjaciela. Rozkaz! Strzelec Koźmi ląduje posłusznie. Rozkaz dla pana kapitana Śmigielskiego. Nasze ostatnie oddziały zeszły z przedpola. Utrzymujemy styczność z nieprzyjacielem przez placówki. W każdej chwili można się spodziewać niemieckiego natarcia poprzedzonego przygotowaniem artyleryjskim. Zwrócić szczególną uwagę na kierunki z Szarlejki i folwarku Kalej. Za wszelką cenę kierować ogniem naszej artylerii. Porucznik Gordyjski, dowódca 6 kompanii. Dziękuję, możecie odejść. Odlądowuję się. Padnij! Koniec do schronu! Panie kapralu, muszę wracać! Zaczęło się! Pewnie kilka minut, potem ruszą! Pogotowie gazowe! Obserwacyjny Lisiniec. Kapitan Kamiński, żyjecie? Tak jest, panie kapitanie. Przekazuję kaprala Śmigielskiego. Kapral Śmigielski melduje posłusznie, że schron nie naruszony. Chyba dostaliśmy bezpośrednie trafienie. Linia telefoniczna w porządku. Bardzo dobrze. Nie przerywajcie obserwacji przedpola. Rozpoznanie lotnicze doniosło o koncentracji niemieckiego batalionu piechoty na waszym odcinku. Zaraz powinni ruszyć. Panie kapitanie! Słyszę strzały na przedpolu. To chyba nasza placówka w Szarlejce. Wystrzelili czerwoną rakietę. Niemcy ruszyli.
Rozkaz! Są! Trzy kolumny w sile około batalionu piechoty. Wchodzą za zabudowań szarlejki. Rozwijają się w tirailleurs. Idą wzdłuż drogi. Nasza placówka wycofuje się w kierunku na Grabówkę. Środek tirailleurs na wysokości kapliczki na drodze Szarlejka-Liśniniec. Oba skrzydła rozciągnięte na 250 metrów po obu stronach drogi. Cel niemiecki batalion piechoty. Poruszają się wzdłuż drogi. Środek tirailleurs na wysokości kapliczki na drodze Szarlejka-Liśniniec. Oba skrzydła rozciągnięte na 250 metrów po obu stronach drogi. Druga bateria. Przygotuj się do strzeliwania. Strzeliwanie w środek kolumny. Wystrzał. Obserwujcie w celu. Rozkaz! W celu! Tyraliera rozprasza się. Przenieś ogień na skrzydła. Druga bateria. Przenieś ogień na skrzydła. W celu! Batalion zaległ na przedpolu. Panie kapitanie, przerwali ogień? Dywizjon dostał rozkaz ostrzelania niemieckiego zgrupowania pancernego na przedpolu Kierżyna. To wszystko. Przerwali ogień. Pod Kierżynem robi się gorąco. Mają im dać wsparcie. Niemcy ruszają! Padają jak muchy w naszym ogniu, ale jest ich coraz więcej. Kapitan, to od lewej! Krótka nie zostaje się pod nasze zasieki! Karabinierzy, biegają się pod na nas! Karabiny! Celuj się za sobie! Uwaga, jeden ma granat! Jest, dostał! Następny! Wycofują się! Przerwij ogień! Uciekają w bezładzie na całej linii! Na ich skrzydło weszła czwarta kompania kapitana Rolskiego. No, na razie to chyba koniec. Nasi wykonali kawał dobrej roboty. Tak jest, panie kapitanie! A skąd wiesz, że to niemieckie? Dziadek kiedyś gadał, że to podobno polskie. On tu walczył chyba w 39. Nie wiem, mówił coś przynudzał, ale go nie zrozumiałem. Babka od Chysty mówiła, że my nic nie mieliśmy, no to musi być niemieckie, nie? A nie, dobrze. W takim razie to na pewno niemieckie. To niemiecki schron i zaraz go oleję. Panowie, panowie. No to spadamy. Idziemy. Chłopaki. Nie się. Chłopaki, poczekajcie na mnie.